naszym przypadku gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu to był cel, który miał umożliwić realizację późniejszych wspaniałych osiągnięć polskich himalajstw. Zostałem zawiadomiony przez zarząd główny klubu wysokogórskiego, że będę kierownikiem wyprawy rekonesansowej w Karakolu w 1969 roku. Znałem tylko nazwę. Malów Bidingi wiedziałem, że wysokość w granicach 7,5 tysiąca metrów. Nie mieliśmy jakiejś dokumentacji. Wiadomo było, że jak dotrzemy tam, to na miejscu będziemy improwizować. Było nas czterech. Andrzej Heinrich, Andrzej Kuś i ja. Roman Petrycki był operatorem filmowym. Dostaliśmy od telewizji samochód Nysa. W zamian za co mieliśmy nakręcić z naszej podróży parę filmów dokumentalnych. Wszystko co wiem i co czuję i całą duszę, to wszystko przekażę ludziom, którzy tam pojadą, których poznałem już dość dobrze. Po prostu trzeba chcieć, bo jak się nie chce i byle jaka przeszkoda drobna już niektórych ludzi załamuje, ale to są mięczaki, a ta ekipa nie wygląda mi na takich.